Spotkaliśmy się dzisiaj, by przypomnieć akcję Pilska Koperta Życia. Jest skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych i od osób chorych, a polega na tym, że w takiej właśnie kopercie zafoliowanej, plastikowej, umieszczona jest karta informacyjna o stanie zdrowia danej osoby, plus jakie ktoś leki zażywa, na co choruje, do kogo się zwrócić w sytuacji kryzysowej, awaryjnej, bo o tym tu mówimy. Ta właśnie nalepka jest naklejona na lodówce, a koperta jest umieszczona w lodówce. Przypominamy o tym, dlatego że od 2017 roku te koperty są wydawane. Wydawane są w Urzędzie Miejskim, w Centrum Obsługi Klientów w IB. Od dzisiaj również tutaj. Dlaczego tutaj? Dlatego, że to jest świetne miejsce i absolutnie centralne, w którym bardzo łatwo będzie tą kopertę odebrać. I też druga akcja wspólna z Miejskim Zakładem Komunikacji Miejskiej, którą taka społeczna akcja, którą tutaj przeprowadzamy, bo przypominam również, że w tym punkcie również można również pilską kartę seniora tutaj sobie wyrobić i odebrać. Do tej pory wydaliśmy około tysiąca takich kopert. Mamy w tej chwili przygotowaną kolejną taką ilość. Jeśli będzie potrzeba, będzie ich tych kopert tyle, by każdy mógł ją mieć. Trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju nowe zachorowania i będzie to bardzo ważna informacja dla tych, którzy przyjadą, bo w sposób na pewno dużo sprawniejszy będą mogli ustalić, jakie leki są w tej chwili podawane danej osobie. Może się zdarzyć tak, że będą te osoby hospitalizowane w innych szpitalach niż te, które znamy na co dzień. W związku z tym warto taką dokumentację mieć ze sobą i myślę, że to jest dobry moment o tym, żeby przypomnieć i zabrać do domu, również wypełnić przy pomocy tutaj oczywiście lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli mają Państwo inną dokumentację ważną, medyczną, ważną, którą chcieliby Państwo, aby znalazła się w tej kopercie, można ją również do tej koperty zamieścić, bo tak naprawdę chodzi o to, by służby medyczne miały jak najszybszą wiedzę na temat chorób i stanu zdrowia poszczególnych osób.